Gorskie sale, przybywajcie, serca nasze przenikajcie, serca nasze przenikajcie. Słońce gwiazdy omdlewają, żałobą się pokrywają, żałobą się pokrywają. Opoki się twarde krają, z grobów umarli powstają, z grobów umarli powstają. Żal przejmuje bez wymowy, żal przejmuje bez wymowy. Jezu mój, we krwi ran swoich obmyj duszę z grzechów moich, obmyj duszę z grzechów moich. Upał serca swego chłodzę, gdy przepaść męki twej wchodzę, gdy przepaść męki twej wchodzę. W drugiej części rozmyślania męki pańskiej będziemy rozważać, co Pan Jezus wycierpiał od niesłusznego przed sądem oskarżenia, aż do okrutnego cierniem ukoronowania. Te zaś rany z niewagi i ze lżywości temuż Jezusowi cierpiącemu wyrządzone ofiarujemy, prosząc Go o pomyślność dla Ojczyzny naszej, o pokój i zgodę dla wszystkich narodów, a dla siebie o odpuszczenie grzechów, oddalenie klęsk i nieszczęść doczesnych, a szczególnie zarazy głodu, ognia i wojny. Przypatrz się duszo, jak Cię Bóg miłuje, jako dla Ciebie sobie nie folguje. Przecież to bardziej niż katowska dręczy złość.
miłość Twoja męczy. Stoi przed sędzią Pan wszego stworzenia. Cichy baranek z wielkiego wzgardzenia. Dla białej szaty, którą jest odziany, głupim nazwany. Za moje złości grzbiet srodze biczują. Pójdźmy grzesznicy, oto nam gotują. Ze krwi Jezusa dla serca ochłody strój żywej wody. Pycha światowa niechaj co chce wróży. Co nas bezbronie bije mnie nie wzruszy. Szkarłat na pośmiech cierniem król zraniony jest. Niewinnie, jako łotr godzien śmierci obwołany. Jezu, od złośliwych morderców po ślicznej twarzy tak sprośnie zerwany. Jezu mój kochany, Jezu, pod przysięgą od Piotra, po trzykroć wielkiej bojaźni zaprzany, Jezu mój kochany, Jezu, od okrutnych oprawców, na sąd Piłata jak zbójca szarpany. Jezu mój kochany, Jezu, od Heroda i dworzan, królu niebieski ze lżywie wyśmiany. Jezu mój kochany, Jezu, białą szatę szyderską, na większy pośpiech i hańbę ubrany. Jezu mój kochany, Jezu, u kamiennego słupa niemiłosiernie bicz mi wysmagany. Jezu mój kochany, Jezu, przez szyderstwo okrutne cierniowym wieńcem ukoronowany. Jezu mój kochany, Jezu,
od żołnierzy niegodnie, na pośmiewisko purpurą odziany. Jezu mój kochany, Jezu, trzciną po głowie bity, królu boleści przez lud wyszydzany. Jezu mój kochany, bądź pozdrowiony, bądź pochwalony, dla nas elżony, wszystek skławiony, bądź uwielbiony, bądź wysławiony, Boże nieskończony. Ach, widzę Syna mojego, przy słupie obnażonego, rózgami święta Panno, uproś dla mnie, bym ran Syna Twego znamie miał na sercu wyryte, miał na sercu wyryte. Rani ciernie, dusza moja ustaje, dusza moja ustaje. O Maryjo, Syna swego, ostrym cierniem zranionego, podziel się ze mną mękę, podziel się ze mną mękę. Obym ja, Matka strapiona, mogła na swoje ramiona złożyć krzyż swój, Synu mój. Złożyć krzyż swój, Synu mój. Proszę o Panno jedyna, niechaj krzyż swojego Syna zawsze w sercu swym noszę, zawsze w sercu swym noszę. Cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami, któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami, któryś za nas cierpiał rany.
cierpiała, Matko bolesna, przyczyń się za nami. I tyś, która współcierpiała, Matko bolesna, przyczyń się za nami. I tyś, która współcierpiała, Matko bolesna, przyczyń się za nami. Pod krzyżem Jezusa byli Jan i Maryja. Jan, umiłowany uczeń Jezusowy, i Maryja, jego matka. Uczeń, jako jedyny z apostołów, dotarł za Jezusem pod krzyż, gdy wszyscy inni uciekli. Judasz go zdradził, a Piotr się go zaparł. Inni po prostu zwiali. On, jako jedyny z grona 12 przez Jezusa wybranych do bycia Jego uczniami, do końca przy Nim został, aż do ukrzyżowania. Właśnie On najbardziej spełnia to Jezusowe zawołanie: jeżeli kto chce być moim uczniem, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. I stała pod krzyżem Jego matka, ta, która jest współodkupicielką, ta, która cierpiała, ta, która już na weselu w Kanie Galilejskiej powiedziała, gdy zabrakło wina: uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie mój syn. Tamci ludzie na weselu rady matki posłuchali, polecenie Jezusa wykonali i stał się cud, przemiana wody w wino. Goście weselni dziwili się, dlaczego tak dobre wino jest podawane pod koniec wesela. A i starosta nie wiedział, jak to się mogło stać, choć przecież sam nakazywał, aby Jezusa posłuchać i aby nabrać wody ze studni. Jezus mówi: jeżeli kto chce być moim uczniem, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. Na ostatnich rekolekcjach kapłańskich ksiądz, który rekolekcje dla kapłanów prowadził, zajmował się szczególnie tym zdaniem i tłumaczył kapłanom zgromadzonym na rekolekcjach, że czasami to Jezusowe zdanie jest źle interpretowane. Ludzie często, i kapłani także, interpretują to zdanie, że trzeba nieść krzyż swojej choroby, cierpienia, wieku. To wszystko, co nam los przynosi. Tymczasem nie taka jest istota rzeczy. Jeżeli ktoś chce być moim uczniem, niech weźmie swój krzyż. Dokładnie to zdanie oznacza, że ma głosić słowem i swoją postawą Jezusa Chrystusa i tajemnicę Jego danego nam zbawienia aż do prześladowań, aż do cierpienia z tego tytułu. Czyli, kochani, zobaczcie, jest różnica podciągania zwyczajnej ludzkiej choroby pod tajemnicę niesienia krzyża, a czym innym jest rozumienie: dźwigam krzyż, to znaczy idę do ludzi i głoszę Jezusa do tych, którzy o Jezusie słuchać nie chcą, którzy mają zdanie inne, którzy są wrogami Jezusa. I właśnie, kochani, w tym kontekście tak rozumianego zdania i takiej poprawnej interpretacji jego, jak to ma miejsce w wypadku egzegetów, czyli znawców Pisma Świętego, zupełnie inaczej pojmuje się pewne rzeczy.
bo być może do tej pory się pojmowało. Głosimy Boże Słowo, my głosimy, inni słuchają, nawracają się i jest wszystko w porządku. Tymczasem Jezus mówi zupełnie o czymś innym. Wcale nie mówi o tym, że głoszone słowo musi być skuteczne. Więcej. Wcale nie mówi o tym, że głoszone słowo musi nam, głoszącym, przynosić radość i zadowolenie z tego, że udało się coś osiągnąć. Jeżeli kto chce być moim uczniem, niech weźmie swój krzyż. Tak jak on nosił swój krzyż i szedł wbrew powszechnej opinii, wbrew temu wszystkiemu, co głosił ówczesny świat. I kochani, w takim kontekście widzimy także i działalność apostolską papieża, w tym papieża Benedykta, który idzie i głosi i nie patrzy na to, że jest obiektem powszechnej krytyki i że w czasie pielgrzymki do Meksyku ktoś tam wystawia transparenty i niezbyt kulturalnie się odzywa, bo on ma iść i głosić, a im przeciwności są większe, tym niesienie krzyża jest większą radością. Podobnie i w temacie choćby i obrony życia. To wcale nie musi tak być, że będzie się ten temat głosiło, że będzie organizowało się Marsz Życia, że będzie dawało się jasie, że będzie zbierało się pieluchy, aby matkom pomóc i że wszyscy będą zadowoleni i szczęśliwi i podziękują i się nawrócą. Właśnie także i w tym temacie będzie wiele sprzeciwu. Będzie wiele takich głosów, które nie tylko będą przeciwne, ale będą wyrażały wrogą postawę tych, którzy tę postawę głoszą wobec tych, którzy głoszą życie. Jeśli więc kto chce być moim uczniem, niech się zaprze samego siebie i niech weźmie swój krzyż. Nieraz w rodzinach, tak mówią ludzie, trudno jest kogoś nawrócić. Trudno jest kogoś zmienić. Rodzi się pytanie, czy warto starać się. A jednak właśnie to zdanie mówi, że trzeba, choć takie działanie może spowodować różnorodną reakcję. Trzeba mówić, ale tutaj nie wystarczy samo wyartykułowanie pewnych ewangelicznych prawd. Ważna jest postawa. I czasami, jak ktoś swoją postawą głosi Chrystusa, to do tego stopnia, że tego drugiego szlak trafia. Bo on jest zbyt pobożny, zbyt prawdomówny, zbyt głoszący Ewangelię, zbyt jest za życiem. I znowu niesienie krzyża nie polega na tym, że ten, do którego się mówi te rzeczy i głosi swoją postawą, musi się nawrócić, musi się zmienić. To tak po ludzku chcielibyśmy, aby się zmienili. Zobaczcie, jak wygląda dopełnienie tej tajemnicy w życiu Jezusa. Gdyby tak było, że ponieważ działamy, to muszą być odpowiednie skutki, to by nie było tajemnicy ukrzyżowania. Wystarczyłoby, żeby Jezus powiedział, uzdrowił tego czy innego, wskrzesił tamtego. Dobre nośniki informacji z tamtych czasów by przeniosły plotkę albo informację o Jezusie i miałby zwolenników i by gromadził wielu ludzi wokół siebie. A jednak właśnie potrzebne było to pójście aż na krzyż, gdzie Jezus staje się znakiem sprzeciwu wobec całego świata, aby dopełnić tego, co sam głosił. Jan poszedł za nim aż pod krzyż. Maryja jako matka znalazła się w
pod krzyżem Jezusowym. Ich cierpienie, ich ból, może nie tak fizyczne jak Jezusa, wcale nie musiały być mniejsze, moralne. Przecież matka jest zawsze mamą i zawsze cierpi, widząc dramat swojego syna. A jednak, jeśli kto chce być moim uczniem, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Anię Śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Anię Śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Anię Śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Wietrza głodu, ognia i wojny, od powietrza głodu, ognia i wojny, wybaw nas, Panie. Od powietrza głodu, ognia i wojny, wybaw nas, Panie. O, od nagłej, a niespodziewanej śmierci zachowaj nas, Panie. O, od nagłej, a niespodziewanej śmierci zachowaj nas, Panie. O, od nagłej, a niespodziewanej śmierci zachowaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy. Tak wielkim sakramentem upadajmy wszyscy na nas. Niech przed Nowym Testamentem starych praw ustąpi czas. Co dla zmysłów niepojętym, niech dopełni wiara w nas. Bogu Ojcu i Synowi hołd po wszystkie nieśmy dni. Niech podaje wiek wiekowi hymn tryumfu dzięki czci, a równemu im duchowi niechaj wieczna chwała brzmi. Amen. Módlmy się. Boże, który w przeciwnym sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki, daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia,
który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Krzyżu Świętego.